Sabina Wolter, Love Intimacy Coach, Twoja siostra, przewodniczka i wsparcie po świecie intymności, seksualności, cielesności, korzystania z potencjału cielesnego, po relacjach i po wszelkich emocjach związanych z tymi aspektami. Jeżeli moje treści z Tobą rezonują, świetnie, bardzo się cieszę. Jeżeli nie, to jest też całkowicie okej. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, witaj. Bardzo mi miło Cię tu gościć. Pod opisem filmu są odnośniki do zapisu do mojego newslettera, są odnośniki do tego, żeby pobrać moją darmową medytację serca i praktykę tantryczną solo i drapar. I jeżeli macie ochotę, to wbijajcie właśnie tam. A ja przejdę teraz do odcinka. Pod jednym z moich filmów jedna z Was napisała komentarz, w którym poprosiła o nagranie wideo, w którym wyjaśniam, jak przepracować poczucie braku, zwłaszcza było braku partnera seksu. Postanowiłam odnieść się do tego komentarza i odpowiedzieć na to pytanie najlepiej, jak to czuję, rozumiem. I w zgodzie z tym, co do tej pory jakby pomagało moim klientkom i klientom i mnie samej. Pierwsze, co tak czuję, że jest takie najistotniejsze, to wiecie co? Ja mam osobiście taki niezbyt przyjemny stosunek do tego przepracowywania. Jak można przepracować jakąś emocję, jeżeli emocje są jakby witalną częścią nas, które będą nam towarzyszyły do końca życia? Emocje po prostu są i będą. One świadczą o tym, że się zmieniamy, że reagujemy na sytuacje, że mamy ten swój barometr wewnętrzny, który nam pokazuje, co się dzieje w naszych relacjach, w tym, jak sami się traktujemy. One są tym barometrem, więc przepracowywanie jakiejkolwiek emocji jest dosyć takie w moim odczuciu krzywdzące, bo to pytanie, jakby zadając je o przepracowanie braku, to nie chodzi o przepracowanie braku, tylko bardziej jak przejść przez ten stan emocjonalny, jaki towarzyszy temu poczuciu braku, w jakim jestem. Braku związanego z tym, że nie ma w moim życiu partnera bądź partnera do seksu lub seksu. Jeżeli tak na to spojrzeć, to tu już rzeczywiście można coś zrobić. I pierwszą, najważniejszą rzeczą to jest zaakceptować to. Zaakceptować to poczucie. Ono nie odejdzie. Ono się nie zmniejszy. Ono im bardziej będziemy próbowali je odepchnąć, zapomnieć, wytłumić, tym bardziej ono z tego miejsca spychane do cienia będzie do nas wołało i będzie nami sterowało. Więc to nie jest najlepsza strategia, takie przepracowywanie. Ostatecznie wiecie, co się dzieje pod takim poczuciem braku i tym, jak ciężkie ono jest? To już nawet nie ma takiego dużego znaczenia, po czym to jest brak. Tu chodzi o żal, tu chodzi o nieprzebytą żałobę, o relację z żałobą i smutkiem, która nie jest dopieszczona, która nie jest przyjęta, zaakceptowana, która nie jest ukochana, a nie przepracowana. Żal i żałoba pokazują coś bardzo ważnego. Żal jest taką piękną, retrospektywną emocją, wołającą do autorefleksji i jednocześnie żal to jest taka piękna definicja, jaką sobie stworzyłam. Żal jest taką nieprzebytą wdzięcznością. I dzisiaj żal, który czujemy, woła o to, żeby spojrzeć za siebie, w swoją przeszłość i zastanowić się, gdzie były rzeczy albo byli ludzie, których wtedy nie doceniałam lub którzy wnieśli wtedy coś w moje życie, przy których lub gdzie były jakieś szanse, z których nie skorzystałam, gdzie były jakieś możliwości, które świadomie bądź nie odepchnęłam, gdzie były jakieś takie kroki, które mogłam podjąć, a czego nie zrobiłam. Jak mogę na to dziś spojrzeć na zasadzie, jeżeli teraz mnie tak boli, to pewnie znaczy, że mam zwrócić uwagę na ten stan emocjonalny, który to wywołał, a zaczął się w przeszłości. Dzisiejszy żal pokazuje, w przeszłości coś się działo. Nie doceniłaś lub nie doceniłeś tego. Nie zobaczyłeś, nie uznałeś lub nie uznałaś tej wartości, która tam właśnie była. Poczucie braku i żalu najwcześniej odczuwamy przy rodzicach, przy naszych pierwszych opiekunach. Bo to oni czasami muszą wyjść na zakupy i dziecko zostaje same.
bo to oni czasami, gdy domy są naprawdę dysfunkcyjne, pozostawiają dzieci w ich stanach emocjonalnych, w niespełnionych potrzebach tychże dzieci. Dzieci czują się odrzucone, osamotnione, przybierają postawy takiej bohaterskiej bądź buntowniczej. One wszystko na sobie uniosą. One są silne, one są wytrzymałe, one ogarną. To one zabierały tatę ze sklepu, gdy on nie mógł wstać, jak był pijany. To one pomagały mamie ogarnąć zakupy, gdy ona leżała załamana. To one, te dzieci bohaterowie, dzisiaj w firmach, gdy jest impreza firmowa, one wychodzą ostatnie, bo one pomagają sprzątać. One pierwsze się rwą do organizacji czegoś takiego. One ostatnie poproszą o awans. One, gdy dzielą się z koleżanką czy kolegą pomysłem i ten kolega, ta koleżanka bierze ten pomysł, idzie do szefa i mówi, mam pomysł. Te dzieci siedzą cicho. Te dorosłe dzieci siedzą cicho. I te dzieci, którymi byliśmy, one niosą tę ranę, tą pierwszą porzuceniową ranę. Więc wtedy, gdy jesteśmy dorośli, a mamy te niezintegrowane dzieci w sobie, w dzisiejszych nas, okay? Te niezintegrowane dzieci, one są twarzą tego żalu, one są twarzą tego braku, one są twarzą tych stanów emocjonalnych, które przechodziliśmy w tych pierwszych konkretnych sytuacjach, o których już nie pamiętamy, bo ich było albo tak dużo, albo są już wyparte i nie mamy nawet dostępu do tych wspomnień i doświadczeń. Ale gdy doświadczamy czegoś podobnego od partnera, który nas zostawia albo nie przyjmuje nas, gdy doświadczamy czegoś podobnego ze strony naszego ciała, które jest zmrożone i nieotwarte na przyjemność, to czujemy się, podświadomie wiedząc to, tak jak wtedy, gdy byliśmy tymi dziećmi. Dzisiejsze poczucie braku, moja droga, która napisałaś ten komentarz, ono nie woła tak bardzo o to, że jest brak partnera czy brak seksu. Ono bardzo woła o twoją uwagę tej małej dziewczynki, która poprzez żal, poprzez ból, poprzez smutek i nieprzyjemne odczucia w ciele i w emocjach, ona woła o twoją uwagę. Zobacz mnie w końcu, przyjmij mnie w końcu, zaakceptuj mnie w końcu. Ale ty, dorosła, jesteś tak odporna na ból, tak wysoko tolerujesz ten ból, że ja mogę tylko krzyczeć głośniej, ja mogę tylko kłócić się bardziej, bo tylko wtedy zwracasz na mnie uwagę, ale ty wtedy się odwracasz ode mnie, jak gdybym to ja była twoją krzywdą. A to jest tylko dziecko. To, co warto wtedy zrobić, ja to wyjaśnię w taki bardzo poetycki, obrazowy sposób i być może ten obraz z Wami rezonuje, być może nie, ale każdy proces terapeutyczny ostatecznie wiąże się z tym, że trzeba dojść do takiej integracji tego właśnie wypartego aspektu siebie. Metody, jakie ja stosuję i praktyki, do jakich ja zapraszam, to jest stań przed tym dzieckiem w medytacji, w rozmowie z lustrem, w journalingu, w procesach terapeutycznych, w tym, co dla siebie wybierzesz, żeby ci mogło pomóc, w czymkolwiek, ale stań przed tym dzieckiem. Przyjmij je do siebie. Spójrz mu w oczy lub jej. I powiedz jej lub jemu, już dobrze, już można, już jest okej. Okay. Byłaś bardzo silna, zniosłaś tak dużo. I to ty szeptałaś do mnie poprzez emocje i symptomy, które ja czułam, a ja tego nie widziałam. Ja próbowałam Cię odepchnąć i byłam dla Ciebie takim rodzicem, jakich miałaś. I przepraszam Cię za to. Wybacz mi to. Jestem tu po to, żeby Ci pomóc, żebyś już nie musiała być silna, żebyś mogła być dzieckiem, żebyś mogła się we mnie bawić. I ja Ci pomogę, ja będę dla Ciebie wzorem, którego nie było, pociechą, której potrzebowałaś, towarzystwem, które Cię ukoi, przykładem, na którym możesz się oprzeć. Ja tym dla Ciebie będę, choć jeszcze sama nie wiem, co to znaczy, ale jestem na drodze do tego i obiecuję Ci to. I potem, moja droga, jak przyjmiesz to dziecko do siebie, jak poczujesz, że ona się otwiera przed Tobą, że Ci ufa, że się rozmiękcza, że jest gotowa Cię przytulić, że ma do Ciebie ufność, że wyczujesz to w jej spojrzeniu lub w jej ciele, to wtedy musisz dotrzymać tej obietnicy. Bo jak obiecasz coś małemu dziecku, ono patrzy Ci na ręce. Ono będzie wyczekiwać spełnienia tej obietnicy. Pytanie o poczucie braku z powodu braku partnera czy seksu nie jest typowo o poczuciu braku partnera czy seksu. Jest o historii, jaka zapisana jest w podświadomości, w emocjach, w ciele, w umyśle, w instynktach. Opowieścią o gdzie i kiedy poczułam się po raz pierwszy porzucona i to było nieuleczone. Jak ja dzisiejsza mogę sobie w tym pomóc? I to jest lepsze pytanie.
I ufam, że to lepiej naprowadza i mam nadzieję, że w jakiś sposób wskazuje drogę. Jeżeli czujecie, to oglądacie, że moja treść i to, co pokazuję, wzbudza Wasze zaufanie, to zablokujcie sobie spotkanie ze mną. Konsultacja nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. Jeżeli one, te moje treści z Wami rezonują, obejrzyjcie ich więcej. Ja tych filmów na YouTube już trochę mam. I tam jest masa fajnych informacji i ufam, że one mogą Wam pomóc. Jeżeli będziecie chętni, ażeby wybrać proces ze mną, pracy głębszej, macie moje 100% wtedy. A ja ufam, że to, co dziś wyjaśniłam, wnosi więcej światła. I przede wszystkim nie tylko odpowiada na to pytanie, ale też lepiej je przekierowuje. I życzę Wam mniemośności, soczystości, jak zawsze. I do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.